Witam serdecznie z Riwiery Tureckiej. Znajdujemy się niedaleko Lary oraz Antalii i dzisiaj pokażę Wam hotel Nirvana Cosmopolitan, który jest połączeniem wakacji w mieście i na plaży. Jeśli więc lubicie mieć dostęp do morza, a zarazem możliwość wyjścia właśnie do centrum miasta, to hotel Nirvana Cosmopolitan będzie właśnie dla Was. Znajdujemy się w przepięknym, nowoczesnym lobby. Możecie tutaj zauważyć bardzo ciekawy właśnie styl. Mamy tutaj połączenie stylu loftowego oraz high-tech. I to wszystko sprawia, że wnętrza hotelu są bardzo luksusowe, eleganckie i niepowtarzalne. Zapraszam Was za sobą. Moi drodzy, tutaj w hotelu w ramach opcji Ultra All Inclusive możemy korzystać z wielu, wielu rzeczy. Między innymi mamy taki punkcik gastronomiczny, gdzie mamy czekoladę belgijską najwyższej jakości. Mamy również kawiarnię, możecie się tutaj napić kawy po turecku i nie tylko. Mamy również cukiernię z deserami zarówno tureckimi, jak i innymi ciastkami i tortami, a także stoisko z lodami. Tutaj właśnie możecie sobie przyjść w godzinach od 10 do 23. i właśnie skosztować tego, na co macie ochotę. W tym hotelu zrobicie także zakupy w ekskluzywnych sklepach, także jeśli ktoś przyjeżdża na wakacje i również chciałby sobie coś ciekawego stąd przywieźć, to ma na miejscu właśnie luksusowy sklep. No i kochani, tutaj jest coś, co każdy musi znaleźć. Jest przepiękna CosmoFit siłownia, trzypiętrowa, z profesjonalnym sprzętem, z profesjonalnymi trenerami. Oczywiście, jeśli chcemy sobie wykupić indywidualny trening, no to musimy sobie za taki trening dodatkowo zapłacić. Natomiast jeśli lubicie podczas wakacji właśnie spędzać czas też aktywnie, to zapraszam Was właśnie do tej trzypiętrowej siłowni, która jest przeszklona i ma widok na lobby. Tutaj właśnie idąc sobie tym lobby, po mojej prawej stronie jest Starbucks, kawiarnia, z której również w ramach Ultra All Inclusive możecie korzystać. No i przepiękny, luksusowy bar. Zwróćcie uwagę, że tutaj też jest taki sushi point. On jest już dodatkowo płatny. Natomiast tutaj właśnie w tym barze możecie sobie przyjść w ciągu dnia i zamówić sushi. Bar też został bardzo intuicyjnie przygotowany, dlatego że mamy tu mnóstwo importowanych alkoholi w cenie i nie tylko. Na tej pierwszej, niższej półce właśnie znajdziecie wszystkie te alkohole, które możecie w ramach Ultra All Inclusive spożywać bezpłatnie. Natomiast na drugiej półce są już bardziej luksusowe alkohole, za które już trzeba sobie dopłacić. No i moi drodzy, w tym miejscu również wieczorami pani gra na pianinie, następują też występy różnych zespołów, które śpiewają świetne covery i później to miejsce przekształca się w dyskotekę, są przyciemniane światła, włączane są lasery i właśnie w tym miejscu cały hotel może się bawić. Widzicie też taki stateczek, moi drodzy, ten stateczek reklamuje rejsy, kosmorejsy. Podczas pobytu w tym hotelu możecie sobie właśnie wykupić w ciągu dnia taki rejs po morzu. Oczywiście są widziane mile rodziny z dziećmi, natomiast jest możliwość też skorzystania z takiego rejsu wieczornego. Wtedy to jest impreza, więc mile widziani są tylko dorośli. Jesteśmy właśnie w restauracji głównej i zwróćcie uwagę, jak przepięknie ona jest również wystrojona. Jest tu bardzo ciekawy wystrój. Moi drodzy, wspomniałam Wam, że mamy opcję Ultra All Inclusive w tym hotelu, ale w związku z tym, że jest to hotel miejski, goście mogą sobie pozwolić także na wybór samych śniadań, czy też śniadań i obiadu kolacji. Tutaj, moi drodzy, zwróćcie też uwagę na to, że mamy takie tematyczne kąciki, a więc jeśli macie ochotę zjeść sobie owoce morza, to możecie sobie właśnie zjeść owoce morza. Są też stoiska z kurczakami, z mięsem, z makaronami, mamy też bary sałatkowe, więc każdy znajdzie tutaj dla siebie coś dobrego. Ja jeszcze ważną rzecz muszę Wam powiedzieć. Tutaj, moi drodzy, hotel posiada taki koncept, który się nazywa Local Healthy Food. To oznacza, że wszystkie potrawy tutaj są zrobione ze świeżych, zdrowych produktów, sprowadzane są z różnych miejsc właśnie tutaj w Turcji i na mapie możemy też tutaj w restauracji spojrzeć, które konkretnie produkty, które sery, które herbaty, z jakiego regionu są sprowadzone. Zabieram Was dalej. Moi drodzy,
Tą ścieżką dostaniemy się do Irish Pubu, kolejne świetne miejsce, gdzie można się napić pysznych drinków. I w tym Irish Pubie również znajduje się bilard, jest to już usługa dodatkowo płatna. A ja Was zabieram teraz powoli do części zewnętrznej. Przejdziemy sobie przez restaurację włoską, która pełni tak naprawdę trzy funkcje. W ciągu dnia jest to snack bar, więc można sobie tutaj przyjść, przekąsić coś dobrego. Z kolei wieczorem można tutaj sobie zarezerwować restaurację à la carte. Natomiast nocą zjecie tutaj właśnie nocny posiłek. Nawet w nocy, jeśli macie późny przylot, to właśnie będzie tutaj możliwość zjedzenia posiłku. Mamy także taras do dyspozycji gości, na którym również można sobie zjeść posiłki. Moi drodzy, w hotelu jest bardzo dużo atrakcji. Mamy między innymi mini golf, który jest też w cenie, ale o atrakcjach sportowych powiem Wam nieco później. Teraz bym Wam chciała zabrać do tej części basenowej i nie tylko. Moi drodzy, basen jest podgrzewany w sezonie zimowym, bo nie wiem, czy wspomniałam, hotel Nirvana Cosmopolitan jest hotelem całorocznym. Tutaj możecie przyjechać także zimą. No i zwróćcie uwagę, że ten basen jest przystosowany również dla osób niepełnosprawnych, co jest bardzo rzadkie w Turcji. No i przy tym basenie właśnie goście mogą sobie odpoczywać, mogą sobie pływać i cieszyć się właśnie wakacjami. Podziwiajcie sobie nasz basen i teren hotelu. Ja Wam bym chciała wspomnieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. To jest hotel, do którego możecie zabrać swoich pupili. Możecie zabrać kota, możecie zabrać psa, dlatego że hotel jest jak najbardziej przyjazny zwierzętom. Jest to oczywiście usługa dodatkowo płatna. Za dobę hotelową zwierzaka również musimy zapłacić. Ale jak to wygląda, moi drodzy? Wygląda to w ten sposób, że macie dwie możliwości. Jedną z nich jest wynajęcie specjalnego pokoju pet friendly i wówczas macie taki pokój na parterze z tarasem, który jest otoczony furtką, aby te zwierzaki nie pouciekały. No i druga opcja, na terenie hotelu znajduje się specjalny hotel dla zwierząt, w którym pracują osoby oczywiście, które bardzo kochają zwierzęta, które się nimi opiekują. W cenie mamy oczywiście wyżywienie, jest też miejsce, w którym te zwierzaki się mogą wybiegać. Tutaj w tle już widać, moi drodzy, arenę animacyjną Nirvana Cosmopolitan. Odbywają się tutaj pokazy taneczne, pokazy zespołów, pokazy akrobatyczne. No i wieczorem również to miejsce zamienia się w dyskotekę. Warto wspomnieć, że przy pełnym obłożeniu hotelu otwarte są dwa miejsca, w których można potańczyć. Właśnie to, bądź również w lobby, czy też na plaży. Jest też fajna rzecz dodatkowa, jest taki teatr tutaj, który się nazywa Cosmo. To już jest też wstęp dodatkowo płatny, dlatego że tam również mogą przyjść goście z zewnątrz. No i tam już są też takie profesjonalne różne pokazy, można właśnie sobie skorzystać z takiego teatru. Moi drodzy, idąc tą alejką, dotrzecie do budynków, w których znajdują się pokoje typu swim up, a więc takie ze współdzielonym basenem. I tędy dotrzemy również do miejsca, w którym możemy odwiedzać nasze zwierzaki, czyli do hotelu zwierzęcego, a także do miejsca, w którym możemy wyprowadzać pieski. A teraz zabieram Was do mojego ulubionego miejsca w tym hotelu. Zapraszam serdecznie. W tej pięknej, przeszklonej oranżerii, całej ukwieconej, możecie się napić pysznej kawy po turecku. Ale nie tylko, tutaj różne herbaty również możecie skosztować w takim właśnie pięknym otoczeniu. Naprawdę piękne miejsce. Natomiast, jeżeli macie ochotę spędzić czas na świeżym powietrzu, tutaj jest właśnie świetny teren, na którym można spędzać też czas ze swoimi zwierzakami. Zwróćcie uwagę, że tu jest dużo zieleni, są właśnie miękkie, wygodne fotele, są też krzesła i tutaj właśnie goście uwielbiają sobie wypić kawę, a w tym czasie ich zwierzaki właśnie tutaj mogą się wyszaleć.
tle widać też taki ciemny budynek. Tam się znajduje jedna z restauracji à la carte. Jest to restauracja Steakhouse, w której można pyszne steki zjeść oraz burgery. No i tuż obok znajduje się kort tenisowy. Kort tenisowy oczywiście jest do dyspozycji gości bezpłatnie. Natomiast jeśli chcielibyśmy skorzystać z prywatnych lekcji czy wypożyczyć rakiety do tenisa, to tutaj już musimy dodatkowo sobie za takie coś zapłacić. Warto też wspomnieć, że w hotelu jest Akademia Koszykówki. Oznacza to, że nie tylko tutaj profesjonaliści przyjeżdżają sobie na treningi, ale Wy również jako goście możecie sobie wynająć takiego trenera i właśnie spróbować sił swoich w tym sporcie. No i po tej stronie, moi drodzy, jest też ogromne boisko. Na tym boisku również zimą trenują profesjonalni piłkarze, ale od czasu do czasu hotel też organizuje turnieje dla swoich gości, więc można właśnie taki turniej piłkarski tutaj zastać podczas wakacji. W tym miejscu możecie sobie sprawdzić codzienny rozkład zajęć zarówno sportowych, jak i animacji wieczornych. Codziennie są one tutaj wymieniane. No i w tle, moi drodzy, widzicie już aquapark. To jest ogromny aquapark dla dzieci i dorosłych. Mamy tam aż 13 zjeżdżalni właśnie dla dorosłych, jedną zjeżdżalnię dla dzieciaków i to właśnie w tym miejscu rodziny z dziećmi spędzają najwięcej czasu, jak się domyślacie, bo to właśnie tutaj można się oddać błogiemu lenistwu, wodnemu szaleństwu. Wy sobie podziwiajcie ten aquapark, a ja Wam jeszcze kilka słów powiem o typach pokoi, bo mamy tutaj 3 typy pokoi. Pokój typu superior, czyli taki podstawowy pokój, w którym możemy zakwaterować rodzinę 2+1. Pokój family suite, gdzie mamy już sypialnię oraz salon z sofą rozkładaną. Oraz pokoje deluxe, przeznaczone dla maksymalnie 2 osób, również z częścią wypoczynkową. To są pokoje już z widokiem na morze i znajdują się tylko i wyłącznie na 8 i 9 piętrze. Mają one też świetny design, więc się idealnie nadają na podróże poślubne. I we wszystkich typach pokojów znajdziemy oczywiście szlafroki, kapcie, ekspres do parzenia kawy i herbaty na kapsułki i minibar uzupełniany codziennie. Moi drodzy, w tle widać mini klub dla dzieci oraz plac zabaw. Tutaj właśnie też możecie pozostawić swoje pociechy pod opieką animatorów i w tym czasie spędzić sobie czas we dwoje. Jest jeszcze ważna rzecz, o której nie wspomniałam, a powinnam. Moi drodzy, każdy gość, który przyjedzie do tego hotelu, będzie miał przydzielonego asystenta WhatsApp. To jest prywatny asystent, z którym możemy załatwić wszystkie sprawy. Jeśli macie na przykład ochotę zarezerwować restaurację à la carte, to właśnie piszecie sobie do takiego asystenta. Jeśli zabraknie Wam ręczników czy kosmetyków w pokoju, również możecie poprosić o asystenta o dołożenie tych produktów. Taki asystent codziennie rano też Wam przesyła informacje i cały program animacyjny, więc warto naprawdę mieć pod ręką taką pomoc. Tutaj też widzimy taką dosyć dużą przestrzeń na trawie. Jak wiadomo, są osoby, które nie za bardzo lubią opalać się przy basenie czy na piasku. To właśnie sobie mogą tutaj przyjść również ze zwierzakami i właśnie się tutaj pobawić ze swoimi pupilami. W tym miejscu też się odbywają różne zajęcia typu yoga. No i dochodzimy już prawie do naszej pięknej plaży. Moi drodzy, idąc w moją prawą stronę, dotrzemy też do takiej plaży, która jest wydzielona dla tych osób, które wypoczywają ze zwierzakami. Świetnie jest to pomyślane, dlatego że te zwierzaki nie będą przeszkadzać innym osobom. I jeszcze jedno piękne miejsce. Znajdujemy się przy kolejnym snackbarze, z którego korzystają goście wypoczywający na plaży. I on ma również 2 funkcje. W ciągu dnia właśnie możemy sobie zjeść pyszne burgery. Tu jest jeszcze zamknięte, bo mamy rano. Burgery są od godziny 12 i wszystkie inne potrawy fast foodowe. Natomiast wieczorem to miejsce zamienia się w restaurację à la carte z owocami morza, więc możemy w takiej pięknej scenerii zjeść sobie właśnie coś dobrego. Kochani, podsumowując, hotel Nirvana Cosmopolitan jest wspaniałym miejscem. Hotel wyróżnia wiele, wiele rzeczy, których brakuje innym hotelom. Przede wszystkim możecie tutaj zabrać swojego zwierzaka. Mamy tutaj zdrową żywność.
mamy asystenta WhatsApp i niepowtarzalny wystrój. Pamiętajcie też o tym, że ten hotel jest dostępny tylko i wyłącznie w ofercie Coral Travel, dlatego nigdzie indziej takiego pięknego hotelu nie znajdziecie. Ja Was serdecznie zapraszam do tego, abyście rezerwowali wakacje w hotelu Nirvana Cosmopolitan i do zobaczenia w Turcji.